szczerze i otwarcie, że w Stargardzie są tysiące ludzi, którzy ukrywają się sami przed sobą, bojąc się obstrukcji, jaką są obdarzani przez przeciwników Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość w osobie pana Ireneusza Rogowskiego, jak pan poseł raczył zauważyć, będzie chciało łączyć. Tu nie będzie podziałów na Platformę, nie będzie podziałów na Standard 21, na LPS. To będzie jakby nowa partia, partia Standard. Dlatego ja będę z wami i z panem Rogowskim. Starostwa to jest koalicja. I Irek pokazał, że można rządzić dobrze w interesie naszego miasta ze wszystkimi. On wszystkich jednoczy. Od lewa do prawa. Tylko oficjalnie dostałem propozycję kandydowania, nie zastanawiałem się długo. Tak, będę kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Stargardu. Prawo i Sprawiedliwość w Stargardzie może powiedzieć, że rozwój Stargardu to również jego zasługa. Bo pierwsza kadencja Sławomira Pajora, Prawo i Sprawiedliwość popiera. Druga kadencja, tutaj startowaliśmy wspólnie. Wspólna lista, wspólny szyld, wspólny program. Byłem wtedy szefem sztabu wyborczego. Udało się. Wprowadziliśmy 7 radnych. Zostałem szefem klubu. Klubu, który popierał prezydenta Sławomira Pajora w realizacji naszego wspólnego programu. Potem trzecia kadencja. Kadencja, w której wspólnie realizowaliśmy kolejne punkty programu. Czwarta kadencja. Troszeczkę się rozeszliśmy, bo Prawo i Sprawiedliwość postanowiło, że będzie miało swojego kandydata. Byłem nim ja. Ale w drugiej turze postanowiliśmy, że poprzemy prezydenta Sławomira Pajora, a on obiecał, że będzie realizował nasz program. I tego dotrzymał. Dlatego oficjalnie możemy powiedzieć, że rozwój powiatu stargardzkiego to również nasz udział. A dziś przed nami okazja. Okazja przyspieszenia rozwoju gospodarczego miasta Stargardu. Dzięki wsparciu z Warszawy, wsparciu naszego wspaniałego posła Michała Jacha, możemy to przyspieszenie rozwoju dokonać. Szanowni Państwo, jako starosta zdobyłem duże doświadczenie i myślę, że mogę powiedzieć, że jestem przygotowany, aby być dobrym prezydentem. I wiem, że wokół mnie jest wielu ludzi, którzy będą wspierali mnie w realizacji naszych planów i przyspieszenia rozwoju gospodarczego naszego miasta. Dziękuję.